Była kobieta, bodajże z Bliskiego Wschodu, i tam chodziło bodajże o jakąś, jakiś bardzo bogaty dom. Ona trafiła do tego domu. Oczywiście wiedziała o tym, że. Pójdzie tam sprzątać i tak dalej, ale była wykorzystywana dosyć mocno, czyli praktycznie no, była niewolnicą w tym domu. Tyle, co zostało z okruchu jedzenia, to dostawała. Pracowała po 17-18 godzin w bardzo kiepskich warunkach no, mieszkalnych, socjalnych. No i, i no, niestety to spowodowało, że kiedy wreszcie wyszedł ten proceder, to na pytanie. Przesłującego, czy pani tutaj pracowała? Ona mówi, że nie, bo ona miała już tak po prostu zaprogramowane, że ma mówić, że nie pracowała.